Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Hugo Family. Cześć Hugo! Dzień dobry, Piona, z samego rana! Cześć, Piątka! Mam nadzieję, że mi się udało. Jak tam Hugo, samopoczucie? Bardzo fajnie! Wyspany? Wyspany, jestem wyspany i szczęśliwy, odświeżyłem samochód i jest fajnie! To ty masz samochód? No a co ty myślisz? To dlaczego po mnie nie przyjeżdżasz? No bo nie mogę. A no widzisz, no dobra, pewnie mieszkasz po drugiej stronie miasta. Dokładnie! Nie chcę mi powiedzieć, gdzie mieszka, ja nie będę pytał. Słuchajcie, w programie Hugo Family jak zwykle udział biorą rodziny. Dzisiaj będziemy na pewno grali z rodziną państwa pelskich i państwa warchańskich. Prawda, tak jest, Hugo? Tak jest, ale na początku trzeba podać adres, Tak, bo aby wziąć udział w programie Hugo Family należy się zgłosić. Należy napisać list, w którym trzeba właśnie napisać, dlaczego chcecie wziąć udział w Hugo Family. Należy włożyć do listu, do koperty swoje zdjęcie i wysłać to wszystko pod adres, który widzicie u dołu na ekranie. Hugo Family 04026, Warszawa 50, skrytka pocztowa 24. Tak. I jak zwykle będziecie grali w fantastyczne gry, za które mamy dla was nagrody. Główną nagrodą w naszym programie jest komputer multimedialny, ale... Zobaczymy, kto ufundował? Też prawda, możemy zobaczyć, kto ufundował komputer multimedialny. Zobaczmy. Fundatorem nagród w programie jest producent obuwia dla dzieci, firma Bartek. Ja ale właśnie, ważna rzecz. Bardzo ważna. Bo jak ktoś przegra, to wcale nie przegra, w ogóle nie przegra, niczego nie przegra, bo dostanie nagrodę pocieszenia. Tak. I zobaczmy, kto fundował nagrody pocieszenia. Napisz swoje tajemnice, rysuj wzory, liczby, słowa. Inni tego nie zobaczą. Fundatorem nagród w programie jest firma EP Polska. Sponsorem nagród jest wydawca miesięcznika Świat Przygód z Hugo. Nagrodami są odtwarzacze DVD oraz prenumerata magazynu Hugo. No to tak jak mówiliśmy, nikt nie odchodzi u nas przegrany, każdy wygrywa. Tak, zobaczymy, tak. W co gramy dzisiaj, chodź. Trzeba zobaczyć, to prawda. Uwaga, pierwsza gra, pamięć. Druga, pamięć. Bitwa Żuków. A co będzie trzecie? O, dzisiaj będziesz szlifował. Ocean, bul, jakie fajne, dobrze. No to pomoczymy się na koniec. Przechodzimy do rodziny. Gdzie? Halo, czy słyszymy się państwem pelskim? Tak. Dzień dobry. Dobre. Z kim przyjemność? Z panem Markiem, tata, prawda? Tata Marek! Tak, Marek przy telefonie. Witamy, tatę. Tato, gramy w pamięć? Gramy w pamięć? Przypomnę zasady. Żeby zdobyć 5 punktów, należy powtórzyć drogę, jaką przebędzie małpka, korzystając z klawiszy 2 góra, 8 dół, 4 w lewo, 6 w prawo, sterujesz mną, czyli Hugo. Hugo chce oczywiście już grać, Hugo chce uwolnić swoją rodzinkę, ale zanim zaczniemy grać, przywitajmy rodzinę numer 2, czyli państwa warchańskich z Gliwic. Halo? Witamy! Dzień dobry. Tata Łukasz! Będą z nami grali jeszcze pani Daria i Mateusz, który ma 5 lat, prawda? To która rodzina pierwsza gra? Państwo pelscy. To tata Marek gra pewnie, tak? Halo, panie Marku? Tak, jest. Pan Marek będzie grał, no to super. Czy jest pan gotowy, aby grać w pamięć? Oczywiście. Czy pamięta pan zasady? Tak, pamiętam. 8 dół, 4 w lewo, 6 w prawo. Ja nigdy nie mogę się naliczyć, jak to jest z tymi palcami. 2, 4 w dół, ale na telefonie są cyferki, dobra, wystarczy gramy, je przyciskać. Gramy. No spróbuj. W takim razie, proszę bardzo, Fernando. Teraz będziemy śledzić Jean-Paula. Proszę uważnie śledzić ruchy Jean-Paula. No i teraz panie Marku. Tak? Proszę bardzo, 8 w dół, 4 w lewo. Proszę powtórzyć ruchy Jean-Paula. Proszę szybko decydować się, bo może pana ta ziemia wciągnąć, bo to jest takie bardzo, bardzo... grząskie, wciągające wręcz, jak gra z Jean-Paulem. 8, 4, 2 albo 6. 4, dobrze. 2 bądź 4 moim zdaniem, ale nie mogę za bardzo podpowiadać. 2, okej. 4 albo 2. Super. I teraz 6, 2 albo 8. Panie Marku. 2. No i chyba jesteśmy w domu. 2 albo 6.
trzeba było zapamiętać. No i uwaga, brawo, jesteśmy w domu. Ta-da! Kopiujesz jak kserokopiarka. Tak, tak, udało się. Teraz druga rodzina pewnie będzie grała. Tata w takim Łukasz razie. Barchański? Halo, panie Łukaszu. Tak? Jest pan razem z nami? Oczywiście. Powiem tylko tyle, że ma pan ułatwione zadanie, bo widział już pan, jak grał pan Marek, więc pan dokładnie już wie, o co chodzi, prawda? Dwa góra, osiem tak. Dół, cztery lewo, sześć w prawo. Ale może ktoś inny będzie grał? Czy to pan Łukasz będzie grał w tę grę? Nie, zostałem wybrany do tego, żeby ja. Dobrze, to jest proszę naprawdę bardzo ważna misja. Graj, tato, jest pan gotowy? Tak. Tak, no to gramy! Hej, teraz będziemy śledzić Jean-Paula! Ach, ten Jean-Paul zawsze wymyśli taką trudną drogę. No i tutaj już prosto do domu. No i teraz, panie Łukaszu, powtarzamy ruchy Jean-Paula. Ósemka w dół, czwórka w lewo, czwóreczka, dobrze. Wybór należy do pana. Czwórka. Grząski grunt! Wciąga Hugo! Niestety. Moje oczy! Ach, te niedobre mrówy! No tak, godziny szczytu. Godziny szczytu w oczach Hugo, a my powinniśmy za chwileczkę zobaczyć podsumowanie pierwszej rundy. Uwaga, uwaga. Państwo pelscy zdobyli 5 punktów, państwo barchańscy 0. Hugo, w takim razie jak wygląda punktacja? 5-0. 5 do 0. Jest remis, tak? Nie. Nie? Nie. A kto wygrywa? Rodzina państwa pelskich wygrywa. Tak, ale trzymamy kciuki za państwa barchańskich. Na pewno będzie dobrze. W takim razie uwaga, uwaga. Jesteśmy przed drugą grą. Łączymy się z państwem pelskich. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, pani Magda. Owszem, ja będę walczyła. Wy? Bitwę żuków, prawda? Żukami będzie tak. Mama biła. Ja zauważyłem, że mamy właśnie lubią najbardziej grę numer 2, czyli bitwę żuków. Czy pamięta pani zasady? Ja już opowiem. Tak, są dwie drużyny. Ale Hugo mówi, Hugo powie. Które ze sobą walczą. Każdy z nich ma inny kolor. Dzięki klawiszom telefonu należy ustawić ich tak, aby wygrali z przeciwnikiem. Fernando opowie o zależnościach między innymi. Proszę, można słuchać, zdobyć Fernando. Maksymalnie 10 punktów. Całe 10 i możecie mieć już na swoim koncie 15 punktów. Ale póki co zobaczmy grę. I zagrajmy w bitwę żuków. Zagrajmy w zapamiętywanie. O tak, dawaj. Jean-Paul wszystko przygotował. Jeśli chcesz grać dobrze, ustawiaj swoje zwierzątka tak samo. Albo możesz je ustawiać inaczej, ale wtedy musisz pamiętać, kto jest silniejszy. O rany, potrzebna pomoc. Będzie podpowiedź, będzie. Dobra, dziś dam ci taką podpowiedź. Żółty żuk zawsze bije różowego ślimaka. Popatrz uważnie na zwierzęta i zapamiętaj, jak dobrze, są dobrze ustawione. Dziękuję na pamięć. Używaj klawiszy, żeby wybrać zwierzę w miejscu, które wskazuje Jean-Paul. Pani Magdo, jest pani gotowa? W takim razie przyciskamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę bądź piątkę. Ślimak na trójce. Teraz miejsce numer 4. Prosimy szybko przycisnąć 2, 3, 4 bądź 5. Proszę bardzo, mrówki. I miejsce numer 2. 2, 3 bądź 5. Dwójeczka, żuczek czerwony i piątka. Miejsce numer 5. Tam, taram, taram, tam, miejsce numer 5. I żuk numer 5. I tutaj pozostał nam ostatni niebieski żuk. Nie mogę się doczekać. Ja również. To będzie ciężka walka. No i uwaga, uwaga. Ulala, tu się dzieje. Zero punktów, niestety. Walczcie. Fajnie. Zero punktów, niestety. Niech wygra najlepszy. I wszystko jeszcze stracone, pani Magdo. Zero punktów, niestety. Okej. Remis.
I tutaj mrówki na mrówki. Najlepszą koszulę! Dobrze, dobrze. Ktoś zaraz dostanie. Broń biologiczna. 0 punktów. A konkretnie 1 punkt za remis. Podliczamy. Hugo, policzyłeś? 1! 1, oczywiście, że tak. W takim razie, no, pani Magdo, zdobyliście w tej rundzie 1 punkt. Mam mniej niż się spodziewałem. Ale proszę się nie martwić, jeszcze jest jedna gra, jeszcze można zdobyć kolejne punkty, nagrody czekają na pewno, prawda, Hugo? Tak, a teraz druga rodzina. Halo, państwo barchańscy? Tak. Kto będzie grał w bitwę żuków? Mama Daria. Pani Daria, kolejna kobieta. Dobrze, w takim razie trzymam mocno kciuki, jest pani gotowa? Tak, pamięta jestem. Pani zasady? Tak. W takim razie zaczynamy grę. Gramy! Zagrajmy w zapamiętywanie! O tak, dawaj! Jean-Paul wszystko przygotował. Jeśli chcesz grać dobrze, ustawiaj swoje zwierzątka tak samo. Albo możesz je ustawiać inaczej, ale wtedy musisz pamiętać, kto jest silniejszy. Z drugiej strony przydałoby się trochę wsparcia. Będzie podpowiedź na ucho. Dobra, dziś dam ci taką podpowiedź. Brązowe mrówki są silniejsze od żółtego żółka. Popatrz uważnie na zwierzęta i zapamiętaj, jak są ustawione. Dobrze, dobrze. Dziękuję na pamięć. Pamięta pani, gdzie są brązowe mrówki, aby postawić swojego żółtego żuka? Używaj klawiszy, tak, żeby wybrać zwierzę w miejscu, które wskazuje żartul. Mróweczki na 4. I teraz miejsce numer 3. 1, 2, 3 bądź 5. Przyciskamy szybko, szybko, szybko! Uwaga, uwaga, jeszcze raz. Dobrze, czerwony żuk. I teraz miejsce numer 5. Kogo tam ustawimy, pani Dario? No, bardzo szybko, proszę ustawić tam jakiegoś żuka. 1, 3 bądź 5. 1, dobrze. I teraz jeszcze tylko miejsce numer 1. 3 albo 5. 3 albo 5, przyciskamy, halo, halo! Super, 5 na miejscu numer 1 i tutaj ten żuczek ostatni. Zobaczymy, jak to się skończy! To będzie ciężka! Tam taram, tam taram. Aaaa, fight! Ups, ktoś lubi balony. 2 punkty, brawo! Walczcie! Walka numer 2. Fight! Kolejny balun! No i tutaj niestety 0 punktów. Lepszy! Ognisko! 2 punkty! Brawo! Stawiam swoją najlepszą koszulę! Znowu ognisko. No niestety 0 punktów. Przedostatnia walka. Nie, ostatnia. Tu się będzie działo. Ups. 0 punktów niestety. Podsumowanie. 2, 4. Hugo, policz szybko. 2 plus 4. 4, 4, 4. 2 plus 2, 4. Tak. Szkoda. Może spróbujemy jeszcze raz? No, następnym razem z inną rodziną na pewno spróbujemy zagrać w bitwę żuków. Pani Dario, 4 punkty, ale podsumowujmy. Jaka punktacja teraz? Zobaczymy. Państwo pelscy w pierwszej rundzie 5, drugie barchańscy 0. Bitwa żuków. 6-4 dla państwa pelskich. 1 punkt państwo pelscy i 4 państwo barchańscy. W takim razie ile gramy jest, Hugo? W tajemnicę oceanu. Ale ile jest, jaka jest punktacja? 6-4. To jest remis, tak? Nie. No co ty, jaki remis? No widzisz, bo ja chcę cię przyłapać w końcu, wiesz. Życie no to mnie nie powiesz, że to jest nikt remis. Mnie nie przyłapie. No dobrze, Hugo jest inteligentny. Bardzo, bardzo, bardzo. W takim razie uwaga, uwaga. Jesteśmy przed trzecią, prawie przedostatnią grą. Tajemnica oceanu! Tak, tak, tak. Przedostatnio dla tych, którzy dojdą do finału oczywiście. Państwo pelscy, jesteście gotowi, aby zagrać w Tajemnicę oceanu? Pewnie tak, Agatka będzie grała. Agatka, trzymam mocno kciuki. Agatko, ja ci wyjaśniam zasady. 4 w prawo, 6 w lewo, 2 w górę, 8 w dół. Łowisz diamenty, uważaj na węgorze, meduzy i ośmiornice. Tak, one niestety przeszkadzają. Ja będę pomagał. W takim razie, Agatko, jesteś gotowa?
Gramy, gramy, gramy! I tutaj tak, szóstka, dwójeczka, czwóreczka, ósemeczka. No, Agatko, gramy. Pamiętaj, tutaj liczą się diamenty. To taka podpowiedź delikatna z mojej strony. Jeden diament na twoim koncie. Szóstka bądź ósemka. Oj, co tu się będzie działo? Jedziemy, jedziemy, a konkretnie płyniemy dalej i głębiej. To żabką chyba się nazywa takie pływanie. Tak, tak, tak. Zbieramy diamenty. Agatko, przypominam. O nie! Gramy dalej. Szóstka, dwójka albo czwórka. Szóstka, dwójka albo czwórka. Brawo! Trzy diamenty. Uważaj, uważaj! Ostatnia szansa, Agatko. Szóstka, dwójka, czwórka albo ósemka. Proszę bardzo, proszę bardzo, uważaj na węgorza. Ósemka, ósemka. Udało się. Nie, dwójka, nie! W takim razie zobaczmy, ile punktów zdobyłaś. No, Agatko, Agatko, czy jesteś gotowa, aby zobaczyć swoje punkty? Zobaczymy, ile mamy punktów. Cztery diamenty. Zero za dotarcie do mety. Hugo, razem ile to jest? Cztery! Brawo! Agatka zdobyła w tej rundzie cztery punkty. Już za chwileczkę rodzina państwa Barchańskich zagra. Mateuszek, Mateuszek pewnie będzie grał, prawda? Mały Mateuszek, mały. 5 lat. W takim razie, Mateuszu, jesteś już tam? Tak. Jesteś, Mateuszku? Pamiętasz zasady? Dobra, przenosimy się w głębi. Bul, bul, nurkujesz. Tak, tak, tak. Tam za okno idziemy teraz. Jedziemy, jedziemy, jedziemy z grą. Płyniemy. Płyniemy. Dwie szanse. Szóstka, czwórka, dwójka bądź ósemka. Super, pierwszy diament. I od razu pierwsze spotkanie. I pierwszy węgorz. Szóstka, szóstka. Brawo, dwa diamenty. Szóstka albo dwójka. No, udało się. Ale niestety bez diamentu. Uważaj na ośmiornice i meduzy. Uważaj, uważaj, dwójka. Biedny Hugo. Dwa, cztery albo sześć. Zbieraj diamenty, to ważne. Uważaj, meduza, super. Dwa, 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 dwa. Meduzy, meduzy, meduzy. Będzie bolało, będzie bolało. A. Tralala. I skończyła się gra. Zobaczmy, ile punktów zdobyłeś w takim razie po tym nurkowaniu. Mam nadzieję, że się podobało. Oto punktacja. Trzy punkty. Trzy diamenty. Zero za dotarcie do mety, czyli razem? Trzy, trzy, trzy. Tak, a kto zdobył więcej? Pewnie zdobyli państwo Persy, bo cztery były. Tak, cztery punkty zdobyła mała Agatka. No, Łukasz o jeden punkt mniej, bo tylko trzy. To podsumowanie, zobaczymy, tak, jaka jest punktacja. Kto ma więcej? Cztery w tej rundzie państwo Pelscy, państwo Barchańscy 3, czyli razem mają... Państwo Pelscy 10, państwo Barchańscy 7, do finału przechodzą. Tak, w takim razie my musimy się szybko pożegnać z państwem Barchańskich, ale pamiętajcie, otrzymujecie od nas wspaniałe nagrody pocieszenia. Pa, pa! Pa, pa! A państwo Pelscy przechodzą grają do finału. O komputer. Grają o komputer multimedialny. Jesteście razem z nami? Tak, tak, jesteśmy. Kto będzie grał w finale? Czy losujemy? Halo? Myślę, że ja. Marek. Pan będzie grał. W takim razie za chwileczkę wylosujemy sobie grę, prawda? A konkretnie, co wylosujemy, Hugo? Będzie pan musiał wybrać jedną z trzech jaskinek. O, to i prawda. Złożyć tam rękę moją. Tak, i tak, się tak. Okaże, czy tam będzie wygrana i czy uwolnimy Hugolinkę. Mam nadzieję, że ją uwolnimy i będziesz mógł zjeść dzisiaj obiadek z żoną no i z dziećmi. No tak, i z dzieciarkami. W takim razie, uwaga, uwaga, buteleczki będą, czyli będziemy musieli wlać odpowiednią butel... Nie buteleczki, Hugo. No skąd ty mi mówisz te buteleczki o butelkach? Nie wiem, dlaczego tylko o butelkach myślisz. To dziwne w tym wieku. No, oj, przestań, Hugo. Gramy, no. Musimy uwolnić Hugolinę. W takim razie gramy. Finał, finał, proszę bardzo, finał. To cicho. Trzeba być bardzo cicho. Musimy być bardzo cicho. Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dzieci.
Emocje sięgają zenitu. Jedynka, dwójka albo też trójka. Panie Marku, decyzja padła na klawisz numer 3. Uwaga, uwaga. Uuu, niestety. Lot? No tak, nie mam dzisiaj szczęścia. Ale proszę się nie martwić, nagrody pocieszenia są równie wypasione jak komputer multimedialny. No właśnie, właśnie. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę i za granko. W takim razie... Pozdrawiamy wszystkich. Panie Marku, czy chcielibyście jeszcze na koniec kogoś pozdrowić? Tak za super grę. Jakąś rodzinkę swoją. Jakąś rodzinkę znajomych, prawda? Babcie, przyjaciół z bloku. Teściową. Panie Marku. Tak, chcielibyśmy pozdrowić naszą rodzinę i koleżanki Agatki z przedszkola w Łodzi. W takim razie my również pozdrawiamy wszystkie koleżanki Agatki. Dziękujemy wam za grę i być może jeszcze kiedyś się spotkamy tutaj. W takim razie słuchajcie, aby zgłosić się do programu Hugo Family należy, Hugo? Napisać do nas na adres Hugo Family 04026 Warszawa 50, skrytka pocztowa 24. Tak, a to należy napisać list, w którym należy napisać właśnie dlaczego chcecie wziąć udział w tym programie i trzeba do środka, do koperty również włożyć swoje fajne zdjęcie. Jakieś takie fajne wykręcone, które będziecie widzieli u dołu ekranu podczas programu i być może to właśnie wy zagracie razem ze mną i z Hugo o komputer, który został ufundowany przez... Fundatorem nagród w programie jest producent obuwia dla dzieci, firma Bartek. Ale jeżeli nie uda wam się wygrać komputera, to oczywiście mamy wspaniałe nagrody pocieszenia, prawda Hugo? Zapraszamy wszystkie rodziny do udziału w naszej zabawie, wszystkie w całej Polsce. A pamiętajcie, że jutro spotykamy się o tej samej porze, tutaj. Ale już nie rodzinnie, tylko tak samotnie bardziej. I będziecie mogli do nas zadzwonić i wziąć udział w tym programie również. No właśnie, tak. Właśnie. Zapraszamy jutro rano 8:30. To się w głowie nie mieści. Mieści się, Hugo. No pewnie, że się mieści. Wszystkim się mieści. To jest pora na telesfora, wiesz? Hugo, no pora jest na Hugo. To ty nie wiedziałeś. Hugo, ja mam do ciebie pytanie. Jakie ty owoce najbardziej lubisz? Mango. Mango? Tak. A dlaczego mango właśnie? Bo mi się kojarzy z zespołem Mango Jerry. Mango Jerry. A pamiętasz jakąś piosenkę zespołu Mango Jerry? Nie pamiętam, ale mi się fajnie kojarzy. No ja chciałbym usłyszeć. A co ostatnio sobie podśpiewywałeś pod nosem? Co ja sobie podśpiewałem? No. O sole mio, tarirarara, czy ja to piosenka? Bo ja nie wiem. Słów nie pamiętam, a to włoska piosenka. O soleniu, wiesz? O sole mio? Tak. Trzeba się mio, że ty się osolisz i wtedy będziesz zdrowy. A, no to super. A coś ze żmiją tam jest może? No dobra, w takim razie Hugo, przygotuj na jutro jakąś fajną piosenkę i obiecaj mi, że na początku programu coś zaśpiewasz, dobra? Dobrze, dobrze, a teraz żegnamy się. Trzymam za słowo. Pa, pa, do zobaczenia pa, pa, jutro rano. Do jutra, do widzenia, do widzenia. Cześć. Piąteczka. Piąteczka. Piątka.